Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka M-Food S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. Ja myślę, że w tym otoczeniu rynkowym, które było, to był duży sukces dowiezienie tego wyniku. Po rekordowym 2022 roku na pewno apetyty urosły, ale niestety tak to jest w gospodarce. Ten rok zeszły był trudny, taki polityczny można by powiedzieć. Ceny paliw, ale nie tylko paliw, tylko ceny energii, ceny gazu, nie tylko w Polsce chcę podkreślić, no stały się tematem politycznym. Zielony Ład też to trochę powoduje, wojna na Ukrainie. No i niestety marże były pod presją, można by powiedzieć, ale myślę, że właśnie firma pokazuje swoją sprawność i siłę w tych trudnych latach, a nie w dobrych latach, bo wszyscy potrafią wtedy zarabiać. Także z tej perspektywy to nam dało też taką motywację do tego, żeby jeszcze zwiększyć sprawność operacyjną, żeby przyjrzeć się kosztom, przyjrzeć się naszym procesom i ja myślę, że to dało taki dobry start do tej nowej strategii. Dobrze, że to się wydarzyło, powiem tak przewrotnie, bo gdyby nie, to może niesieni też tym 22 rokiem, niesieni transakcją przejęcia aktywów terminalowych i bitumenowych, weszlibyśmy, bym tak powiedział, zbyt dużą euforią w realizację strategii. A teraz wiemy, że naprawdę dużo ciężkiej pracy przed nami. No na pewno mrożenie cen energii to było coś, co miało wpływ. Ta sama sytuacja z gazem. Drugie półrocze, trzeci i czwarty kwartał, ceny oleju napędowego i presja z tym związana. To są te negatywne czynniki. Niepewność co do sankcji, jeżeli chodzi o LPG, bo przypominam, one weszły w końcu w grudniu, ale już na początku roku mówiło się, że będą wprowadzone. W związku z tym my już żeśmy się kontraktowali w zeszłym roku na wolumeny alternatywne z zachodu. I to spowodowało, że tą marżę, którą realizowaliśmy, a czasami ze stratą musieliśmy sprzedawać zachodni gaz, no bo on musiał konkurować z gazem jak gdyby rosyjskim, więc dużo, naprawdę się dużo działo i to były takie najważniejsze rzeczy. Ceny paliw w trzecim i czwartym kwartale, mrożenie cen energii, ceny gazu, niepewność jeżeli chodzi w rynku LPG o wprowadzenie sankcji, kiedy będą wprowadzone, to chyba były najważniejsze rzeczy. No i oczywiście w kontrybucji pozytywnej przejęcie w końcu, bo przypominam, że przedwstępna umowa podpisana w styczniu 2022 roku, a skonsumowana 7 kwietnia 2023 roku, czyli przyjęcie aktywów terminalowych i asfaltowych. Otoczenie jest dosyć trudne. Naszym jednym z głównych kierunków sprzedaży paliw są firmy transportowe. Polska stoi transportem. 30% wolumenu transportu drogowego realizowanych w Unii Europejskiej jest przez polskie firmy. Więc ktoś, kto śledzi sprzedaż samochodów ciężarowych, wyraźna dekoniunktura w tym zakresie. Widać, że ten sektor jest pod dużym wpływem zewnętrznych czynników. Szczególnie w Niemczech widać, że ten rynek no, ma pewną zadyszkę, można by powiedzieć. Także te czynniki makro i przy dodaniu jeszcze tej umacniającej się złotówki na pewno eksporterom nie pomagały. Na pewno pomagały w ryzach trzymać trochę ceny jednak surowców i ceny paliw, no bo jednak przeliczona baryłka, czy tona oleju napędowego, czy benzyny na dolara, który spadł poniżej 4 zł, umacniająca się złotówka i ta relacja dolara do innych walut spowodowała. Więc to taki trochę miks różnych czynników, większość chyba negatywnych. Płacimy więcej, dlatego że ceny wróciły do parytetu światowego. Jest to surowiec i ja liczę na to, że będzie transparentność na rynku paliw. Przypominam, są takie rynki jak rynek niemiecki, jak rynek w Austrii, gdzie stacje paliw muszą raportować codziennie do regulatora ceny i można sobie przez odpowiednie aplikacje sprawdzić ceny na stacjach. My wiemy, czemu dzisiaj płacimy za dolara taką kwotę, płacimy euro, jaki jest kurs Narodowego Banku Polskiego. Ludzie przestali rozumieć w pewnym momencie, czemu akurat mamy cenę 5 zł albo 6 zł za paliwo i że może jedna osoba w państwie może o tym zadecydować. Tak, krótkookresowo może o tym zadecydować, ale długookresowo nigdy, bo na koniec rynki surowcowe i to, co się dzieje, decyduje o tym, ile na koniec płacimy na dystrybutorze i myślę, że ta transparentność jest dużą wartością.
Wyzwaniem jest nasza lokalizacja. Ja mówiłem to już w 2022 roku i de facto to się już stało. Jako Polska musimy zapłacić premię logistyczną za dowiezienie paliwa z innych części świata niż Rosja. Czyli jeżeli największym dostawcą w 2023 roku oleju napędowego, bo tego paliwa najwięcej importujemy do Polski, były Stany Zjednoczone, to ten statek, który płynie z amerykańskim olejem napędowym, może się rozładować w Wielkiej Brytanii, może się rozładować w portach ARA, czyli Antwerpia, Rotterdam, Amsterdam, może się rozładować w portach niemieckich. Żeby się zdecydował na dopłynięcie do Polski, trzeba zapłacić ekstra 10, 15, 20, a czasami trochę więcej dolarów. Więc dzisiaj, będąc kiedyś beneficjentem tego, że mieliśmy premię logistyczną, że ten statek, który z rosyjskiego portu płynął do portów zachodniej Europy, mógł się wcześniej rozładować w Polsce i to powodowało, że mieliśmy to paliwo tańsze o kilka dolarów, dzisiaj płacimy premię, ale musimy ją płacić. Wiemy, że ta sytuacja jest niedopuszczalna, która się dzieje na Ukrainie, więc to jest największe jak gdyby wyzwanie. Kupujemy po prostu drożej. Strategia. Zachęcam. Duży dokument, dużo pracy żeśmy włożyli w to, żeby zrobić. Ostatnia strona, taka kwintesencja tego, co tam jest. 690 milionów skorygowanej EBITDA, miliard złotych z zysku skumulowanego w tych latach 24-28. I naprawdę chcemy na bazie już tych aktywów i jesteśmy naprawdę poważną, liczącą się, myślę, nie tylko w Polsce, bo mówimy o tym, że jesteśmy największą niezależną grupą. Jesteśmy widoczni już w Europie. Jesteśmy jako Unii odznani na świecie, jeździmy po światowych konferencjach, jesteśmy rozpoznawani. Chcielibyśmy, żeby za te 5 lat wyjść też również geograficznie jeszcze szerzej. Myśmy o tym już mówili, o rynku niemieckim, może o rynku czeskim. Jesteśmy na terenie rynku ukraińskiego, ale takie firmy jak Unimot na terenie całego świata jeszcze rozszerzają działalność, więc ja mam nadzieję, że też nam się to uda. Pogłoski o śmierci paliw są przedwczesne. Powtarzam to, już mówiłem to parę razy. Jeszcze będziemy z tymi paliwami funkcjonować. Jeżeli chodzi o transformację i paliwa alternatywne, nie ma czegoś, co byłoby takim już trendem potwierdzonym, tak? Że to będzie gaz, czy to będzie biometan, czy to będzie bio-LNG, czy to będą samochody elektryczne w 100%, czy to będzie wodór, tak? Bo jeżeli chodzi o samochody elektryczne, nikt nie dyskutuje, to się będzie jak gdyby rozwijać. Ale było też poszukiwanie jakiejś alternatywy. Właśnie wodór był takim przykładem, biogaz. My czekamy. My jesteśmy firmą bardzo sprawną. Zakładamy, że jak będziemy mieć pieniądze na koncie, to zawsze zdążymy coś kupić. I ponieważ mamy wybory do Parlamentu Europejskiego, mówi się o tym, że będzie trochę przechylenie w prawo. Mówi się o tym, że już nie jest wstyd mówić o tym, że ten Zielony Ład wpływa na europejską gospodarkę i tracimy konkurencyjność. Przypominam, że 2 lata temu mało kto się odważył, żeby w ogóle cokolwiek kwestionować w tym zakresie, bo od razu był odbierany jako aktywista firm paliwowych. Dobrze, że ta dyskusja się toczy i my chcemy wiedzieć, że te regulacje, bo jednak żyjemy w biznesie paliwowym, w regulacjach, to regulator wyznacza ramy. I my tych ram do końca nie rozumiemy, bo o czym nie mówimy? 2050, cel bardzo daleki. 2035, zakaz sprzedaży samochodów spalinowych, ale wystarczy posłuchać i być to przesunięte do przodu. No my musimy wiedzieć, inwestując setki milionów złotych, bo wspomnieliśmy o 700 milionach złotych, które chcemy przeznaczyć na inwestycje, to nie może być taka inwestycja, że nam się wydaje, że to będzie działało, bo jesteśmy prywatną, publiczną firmą. Inwestorzy w dużej części indywidualni powierzyli nam oszczędności swoje, no i my musimy dowozić. Partnerem programu jest spółka M-Food S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata.